cieszymy się przede wszystkim z tego, że wygraliśmy za 3 punkty, zdołaliśmy utrzymać tą koncentrację. Nie ukrywajmy, że po takim pojedynku jak wczoraj te siły zarówno psychiczne, jak i fizyczne są mniejsze, dlatego też no, obawialiśmy się tego spotkania, ale na szczęście potrafiliśmy zagrać na takim poziomie, żeby wygrać za 3 punkty. Myślę, że z koncentracją większego problemu nie mieliśmy. Na pewno ciężko jest, bardzo późno wczoraj graliśmy. To wydaje mi się, że było największym problemem. Podejrzewam, że nikt z nas dobrze nie spał w nocy i mogliśmy być tym troszkę zmęczeni. Na pewno koncentracji nam nie brakowało, bo wiemy, jak nam bardzo są punkty teraz potrzebne. Straciliśmy je wszędzie, gdzie mogliśmy. I teraz potrzebujemy tych punktów, musimy mecze wygrywać i każdy mecz jest dla nas walką o wszystko. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Byliśmy na to przygotowani. Nie był prosty pojedynek, ale najważniejsze, że wygramy. Myślę, że tak naprawdę nie skupiamy się na tym, na którym miejscu w tej chwili jesteśmy. Ważne jest po pierwszej rundzie, po drugiej rundzie miejsce. Teraz nas czekają bardzo ważne 3 mecze w lidze i bardzo ważny mecz w Rosji. Także myślę, że na tym się koncentrujemy w tej chwili. Już się przygotowujemy do spotkania z Częstochową. Jutro się już tam wybieramy. Jest to dla nas tak naprawdę w tej chwili mecz o wszystko. No też na pewno nas czeka pojedynek trudny. Zespół z Częstochowy podbudowany z zwycięstwem w Rzeszowie. Jest tam wielu młodych zawodników, którzy potrafią być nieobliczalni, także zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek. Musimy też być bardzo dobrze zmotywowani i przygotowani.